Mateusz Spychała po meczu sparingowym z Policją Białobrzegi. Mateusz dzisiaj sobie Mizant. No nie uczciłeś ty tego zwycięstwem, ty masz inne, tego bramką, to masz inne zadania, no ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj no, trudny mecz taki chyba, bo tylko 1-0, troszkę takiej walki boiskowej, no było tego dużo. No tak, zdecydowanie zgadzam się, trudny mecz. Przeciwnik też postawił nam dosyć wysokie wymagania, mimo że to przeciwnik czwartoligowy, to potrafił grać agresywnie i postawił nam na pewno opór. Mateusz, powiedz mi, no dzisiaj masz urodziny, więc możemy tak troszkę spojrzeć w twoją przyszłość. Jak ty się zapatrujesz na te najbliższe miesiące? Macie nowego trenera w kadrze, chociażby 19. Jak to widzisz współpracę z trenerem Dźwigałem? Cieszysz się? Znaczy, no trenera nie miałem jeszcze przyjemności poznać i ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. A jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, no to koncentruję się po prostu na treningach i na ciężkiej pracy. I myślę, że to zaowocuje w przyszłości. Każdy z kolegów powtarza, że jest ciężko, rzeczywiście jest ciężko, a w twoim przypadku to tak można powiedzieć, przygotowuje się do dwóch sezonów, i ligowego, i reprezentacyjnego. Jak to widzisz najbliższe miesiące? No tak, zdecydowanie zgadzam się, że te treningi są ciężkie, ale no tego wymaga okres przygotowawczy, aby dobrze przygotować się do dalszej części sezonu. Sprawa następna. Przygotowuje się do grania w piłkę, ale przygotowuje się również do matury. Jak to wygląda? Zgadza się, też staram się to jakoś pogodzić i w wolnych chwilach staram się z książkami je spędzać.